Natalia, rok temu był taki dziwny rok, gdzie początek rok był dobrze, koniec rok znowu też był dobrze, po środku trochę tam rzeczy się działo. Jak ocenisz ten rok? Ten rok zaczął się dla mnie na pewno bardzo dobrze. Mimo tego, że nie byłam na pierwszych dwóch pucharach, pojechałam na kolejne dwa do Azji. Udało mi się znowu wskoczyć do tej czołówki, w której byłam w poprzednim roku, kiedy zdobyłam pierwszy medal. No czuję się bardzo dobrze z tym, na jakim poziomie jestem, gdzie jestem i to, jak trenuję i to, że po prostu przynosi mi to rezultaty. Mhm. Bo to mi się ludzi też interesuje. Masz nowy trener, nowy zespół, znaczy nowy stary zespół, bo to są osoby, które już dawno trenowałeś, ale jakie są te rzeczy, które powodują, że ty wróciłeś nie tyle do ten poziom, ale masz lepszy poziom niż miałeś rok temu? Na pewno treningi się zmieniły, czuć to i w nogach, i wszyscy zawodnicy mówią, że czują różnicę. Na pewno Sebastian, który wprowadza do naszych treningów taki spokój, który też przekłada na nas, jest to zaraźliwe i czujemy się spokojni z tym, że trenujemy, tym bardziej, że wiemy, kim jest Sebastian i co ma na swoim koncie i to, ile medali zdobył i wiemy, z kim po prostu trenujemy i to nam sprawia i to przynosi nam taki spokój, w którym czujemy się super i to też po prostu przekłada się na wyniki potem. Ty mówisz o my, ja to nie słyszałem od innej zawodnicy, ale ja ciebie troszkę znam ostatnie półtora, dwa lata i na ciebie to ma duży wpływ, tak? Jak jesteś spokojny w głowie. Jest to tak? Tak, ja jeżeli czuję spokój i dobrą atmosferę wokół siebie i dobrych ludzi wokół siebie, dla mnie to chyba jest najlepsza otoczka, którą mogę mieć wokół siebie, kiedy to może przynieść mi rezultaty i dobre wyniki. Teraz dwa razy znowu pokazałeś się, potrafisz jechać w finał, medale wywalczyłeś, to też znaczy, że oczekiwania wokół ciebie są większe, ludzie pytają, jak dasz sobie radę z tej presji, to co na pewno teraz jest większe niż było. Na pewno jest większa presja ze strony innych, jednak to jest, short track jest czymś, co ja lubię robić i kocham to robić i ja robię to, ponieważ ja cieszę się tym, że mogę jeździć na łyżwach i to, że inni ludzie strasznie zwracają na mnie uwagę teraz, staram się tym nie przejmować, ponieważ ja nikomu nie muszę nic udowadniać. Najważniejsze jest to, żebym po prostu miała z tego frajdę i żebym się po prostu cieszyła z tego, co robię. Bo to też dla widzów, to nie jest tak, że my cokolwiek jako zespół oczekujemy od Natalii, wiemy, czy Natalia ma formę w tej chwili, ale najważniejszy cel jednak są te olimpiady, tak? Tak, igrzyska jednak to są te zawody, na które wszyscy czekają przez 4 lata. Mhm. Teraz jedziesz na Mistrzostwa Europa. Wiemy, że jesteś sprinterka, to są Mistrzostwa Wielobój. Z jakim celem startujesz tam? Nie mam żadnych celi. Chciałabym, żeby kolejne te zawody przyniosły mi kolejne doświadczenie, którego mi brakuje, ponieważ jestem młodym zawodnikiem jeszcze na tym poziomie. Chciałabym na pewno przejechać najwięcej biegów, ile tylko mogę, żeby po prostu nabrać tego doświadczenia i być coraz lepszą. To obydwoje Natalia, bo Natalia Czerwonka też mówiła, jedzie tam jako trening, to ty trochę jako trening to widzisz, czy to dla ciebie ważne zawody, które chciałeś, jak mogłeś wygrywać? Nie, to jest na pewno kolejny ważny start dla mnie, ponieważ chciałabym tam wystartować i na pewno dać siebie 100%. Jednak wiadomo, że przede mną, jak i przed innymi z naszej grupy jest jeszcze bardzo dużo pracy i to jest na pewno kolejny jakiś tam etap w tej drodze na igrzyska. Dziękuję Natalia, trzymamy kciuki, oglądamy w weekend, zobaczymy, co ten weekend przynosi. Do zobaczenia. Dziękuję.